Cześć, z tej strony Łukasz Harad z Antyramy. Witam Was w pierwszych w tym roku pobudkach, czyli rozmowach o początku kariery, czasie studiów, dzieciństwie, obecnych marzeniach i zajawkach projektowych z osobami z branży kreatywnej. Transmitujemy dla Was niezmiennie z katowickiego lokalu Luft. Dajcie proszę znać, czy się słyszymy i widzimy. Ja w tym czasie powiem Wam, kto będzie dzisiejszym moim i Waszym gościem. Będzie to architektka, współzałożycielka A2P2, pracowniczka naukowa Politechniki Gdańskiej i autorka bloga Six Letter City, czyli Monika Arczyńska. Dzisiaj dodatkowo porozmawiamy również, jak szczepionka na koronawirusa zmieni oblicze przestrzenne i społeczne, które da się uczyć i nauczyć. Patronami cyklu pobudki jest architektura i biznes oraz kwartalnik Rzut. A ja mam jeszcze do Was jedną prośbę. Jeżeli oglądacie nas na Facebooku, to prosimy o reakcję pod tą transmisją oraz o obserwowanie naszej strony Antyrama. A jeżeli oglądacie nas na YouTubie, to łapka w górę, przycisk subskrybuj. Jeżeli będziecie subskrybować i obserwować stronę Antyrama, to będziecie dzięki temu z naszymi treściami zawsze na bieżąco. No to co? Myślę, że czas zaczynać. Zapraszam na pierwsze w tym roku pobudki, których gościnią jest Monika Arczyńska. Cześć Moniko, czy się słyszysz? Cześć Łukaszu. Fantastycznie, to pozwól, że ja cię jeszcze na wstępie trochę szerzej przedstawię. Monika Arczyńska, współzałożycielka A2P2 Architecture and Planning, firmy konsultingowo-projektowej zajmującej się m.in. masterplanami Stare Świdry w Warszawie, Stocznia Cesarska w Gdańsku z Henning Larsen i BBGK, przestrzeniami publicznymi Woner w ulicy Abrahama w Gdyni, znaną, i działaniami partycypacyjnymi w całym kraju. Studiowała na Politechnice Gdańskiej i w TU Delft, adiunktka na Politechnice Gdańskiej. W latach 2006-2017 była związana z Hinehan Peng Architects, gdzie projektowała budynki użyteczności publicznej, między innymi nagradzane Aga Khan Award Muzeum Palestyny na Zachodnim Brzegu, Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze, Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie i Centrum Obsługi Turystów Giant Causeway w północnej Islandii. Współpracuje z Architekturą Biznes, Architekturą Murator i czeskim Intro. Jest członkinią Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gdańsku. Prowadzi bloga Six Letter City. I tak na start ja w ogóle chciałbym się ciebie zapytać o to, bo trochę ta przerwa też noworoczna mnie pochłonęła i chciałbym się zaktualizować ze wszystkimi informacjami. Dałaś pod choinkę, no chyba, że to jest zbyt nieodpowiednie. Biuro. Nie, wiem, że to brzmi śmiesznie. Ogromny prezent, tak. Nie mamy choinki, ale zawsze robimy sobie takie wspólne, czasem większe prezenty i w tym roku już zrezygnowaliśmy z innego większego prezentu, bo w końcu udało nam się po długich, długich poszukiwaniach znaleźć idealne miejsce na biuro i właśnie parę dni przed świętami Bożego Narodzenia już trzymaliśmy w garści akt notarialny, także potraktowaliśmy już to jako nasz prezent i więcej nie po potrzebnych. Duży prezent, przyznam. Dobrze, jeszcze zanim zaczniemy, wiesz, grzebać w twojej karierze, to ja bym chciał to wrócić do tematu, który mam wrażenie, wszyscy już go mamy dosyć, ale wciąż jest niestety aktualny, czyli pandemii koronawirusa. To jest tak, że w zasadzie w tym temacie nic się nie zmieniło, oprócz tego, że pod koniec zeszłego roku, ale w zasadzie myślę, że trzeba to zaliczyć do wyzwań tego roku, czyli 2021, pojawiła się na niego szczepionka.
ale pytam się, a czy robię ten wstęp po to, żeby tutaj zacytować ciebie w rozmowie, którą prowadziła z tobą Aleksandra Suławska z Interii, bo mówiłaś tam tak. Nasze ulice i rynki niejedno już widziały. Przetrwały wojny, epidemie, techniczne rewolucje, zmieniły się ich wykorzystanie do budowy materiałów, ewaluowały style i proporcje. Jednak sam koncept miasta pozostaje niezmienny. To archetyp, najbardziej funkcjonalna i intuicyjna forma. W swojej istocie nie różni się ona od sposobów, w jaki pierwotne plemiona porządkowały swoje szałasy. Nie musimy wynajdować koła na nowo, wystarczy mądrze korzystać z dotychczasowego dorobku. Historia pokazuje, że epidemia może być całkiem cenną lekcją. Przecież modernizm, jeden z największych nurtów XX wieku, to reakcja na epidemię gruźlicy. Mówiłaś to w maju i przypuszczam, że od tego czasu niewiele się zmieniło, ale mi tak w głowie gdzieś szumi takie pytanie, taka narracja, że prawie 100 lat temu to architektura była jednym z tych narzędzi, które pozwalało na walkę z epidemią, a obecnie ona strasznie straciła na znaczeniu. Ja nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale może ty pomożesz mi to jakkolwiek rozstrzygnąć. Ja też nie mówię, że współczesna, że to, że reaguje na to współczesna medycyna, to źle, bo to fantastycznie. Ja z wielką chęcią tutaj deklaruję się za szczepię, chociaż to prawda w kalkulatorze szczepień za 10 lat wyszło mi, że nie, w 2028. Wiem, że ty będziesz szybciej, prawda? Bo jesteś nauczycielką akademicką, więc ci mają szybciej. Tak, tylko też nas tak, wiesz, trochę przerzucali z grupy pierwszej do drugiej, niby jest perfekcyjnie uczyć zdalnie. Ale wracając do tego, o co pytałeś, wiesz co, no, mamy teraz inne środki niż architektura. Mamy na przykład bardziej zaawansowaną naukę i medycynę, czyli dlatego teraz szczepionkę wynaleziono tak szybko i nie musimy się zastanawiać nad tym, czy musimy przeprojektowywać miasta czy mieszkania. Ale ja też bym nie chciała, żebyśmy tu, wiesz, powtarzali nagle te rzeczy, o których już wszyscy słyszeli, albo czytali, albo dyskutowali, czyli, wiesz, potrzeba balkonu, trochę większej przestrzeni, dostępu do parku i tak dalej, bo to są dosyć oczywiste rzeczy. Mnie bardziej martwi coś innego, a mianowicie to, że w związku z pewnymi ustępstwami, na które poszliśmy, zwłaszcza w organizacji miast, a zwłaszcza w organizacji transportu, będziemy ileś lat do tyłu, jeśli chodzi o na przykład wykluczanie samochodów z przestrzeni miejskiej, bo w tym momencie wiadomo, ta szczelna puszka wydaje się czymś absolutnie najbezpieczniejszym. Jeżeli się nawet popatrzy na polskie miasta, to właściwie chyba tylko Kraków dosyć odważnie postanowił działać w tym zakresie, ale wystarczy wyjść na jakąkolwiek ulicę w jakimkolwiek polskim mieście i naprawdę Stalin, który dodatkowo utrudnia walkę płuc z koronawirusem, jest naprawdę wszędzie bardzo mocno odczuwalny i nagle okazuje się, że no, jednak ta presja, żeby ułatwiać dostęp samochodem, parkowanie, przejazdy i tak dalej, jest tak silny, że już w ogóle nikt nie patrzy na inne kwestie i na to, czy w dłuższej perspektywie to nam nie przyniesie więcej szkody niż pożytku. To samo dotyczy takich różnych zjawisk rynkowych, jak na przykład nagłego, większego zainteresowania domami jednorodzinnymi, które nagle wydają się taką ostoją, w której można sobie faktycznie wyjść do tego ogródka, mieć większą swobodę, ale też mieć większą przestrzeń, która nie będzie człowieka przy ewentualnie kolejnej pandemii tak przytłaczać. Ale z drugiej strony nie wydaje mi się, żebyśmy traktowali to doświadczenie jako coś, co niby naukowcy to powtarzają, tak? Ale powtarzają nam też mnóstwo innych rzeczy na temat przede wszystkim zmian klimatu, więc nie wierzę, żebyśmy teraz podejmowali takie duże wybory, nie wiem, mieszkaniowe czy projektowe na bazie tego, że może za parę lat pojawi się jakiś kolejny podobny wirus, który sprawi, że będziemy musieli wszystko pozamykać. Raczej obstawiam, gdybym miała się tutaj w taki trochę futuryzm i albo wróżkę pobawić, to raczej obstawiam, że będziemy starali się jak najszybciej wrócić do tej normy sprzed pandemii. No właśnie, no jakby tym wyzwaniem, w którym pewnie będziemy się najbardziej mierzyć, to jest katastrofa klimatyczna, o której pewnie przejdziemy sobie w dalszej części rozmowy. Ale jak rozumiem z tego, co mówisz, to wcale nie powinniśmy się martwić, że ta architektura w jakiś sposób straciła na znaczeniu. Bo dla mnie osobiście to jest fantastyczne, że zaczynałem powoli traktować architekturę nie jako dzieło sztuki, tylko jako narzędzie do pewnych rozwoju pewnych procesów albo do po prostu tworzenia pewnych procesów.
To jest trochę jak z tą gruźnicą, o której wspomniałeś, tak? Ona oczywiście nie była bezpośrednim powodem tego, dlaczego rozwijała się w taką, a nie inną stronę cała idea modernizmu czy architektury modernistycznej, ale faktycznie, no, nie wiem, przypomnij sobie na przykład, nie wiem, chociażby sanatoria, te funkcjonalistyczne, przeciwgruźlicze, typu, nie wiem, Paimio i tak dalej, to są absolutnie niesamowite obiekty, które zostały zbudowane dokładnie w tym celu, żeby pomóc w leczeniu tej konkretnej choroby. I nagle wystarczył antybiotyk, żeby one przestały być potrzebne w tej formie. Nadal funkcjonują, nadal są niesamowitymi obiektami architektonicznymi. Teraz nie potrzebujemy antybiotyku, tylko szczepionki, ale ona pojawiła się naprawdę momentalnie, więc szybciej niż cykl projektowo-budowlany, więc nie musimy się chyba w tym momencie już tak bardzo tym przejmować. Mamy inne narzędzia. I to jest to jest super, mieć pewną paletę narzędzi, z której można wybierać. W tym cyklu też lubię powoływać się na taki cykl, który prowadzi architektura i biznes, krótko i na temat. I tam również ty byłaś gościnią. I na pytanie związane, czym jest dla ciebie architektura w trzech słowach, wybrałaś takie trzy słowa, nie potrafię określić. To może umówmy się tak, Moniko, że ja ci dam trochę więcej słów i trochę więcej czasu, bo myślę, że to zbuduje nam bardzo ciekawy kontekst tej rozmowy. Czym dla ciebie jest ta architektura? Ale ja naprawdę nie umiem tego powiedzieć. Nie, naprawdę, bo wiesz, to jest tak, że możemy sobie oczywiście tutaj, wiesz, to jesteśmy jak w pytaniu na śniadanie, tylko kto by chciał te pytania na śniadanie zapraszać architektów, ale możemy sobie tak, wiesz, luźno o tym pogadać, ale nie wydaje mi się, żebym miała, wiesz, dla architektury jakąś tam swoją autorską definicję. Mogę tylko powiedzieć, dla mnie osobiście to jest coś, co kształtuje nie tylko moje zawodowe życie, ale w ogóle moje życie. I właściwie od momentu, kiedy odkryłam, myślę, że możemy sobie pójść taką trochę chyba bardziej osobistą stronę, bo taki zresztą charakter ma ten cały cykl pobudkowy. Dla mnie to jest coś, co faktycznie wpływa absolutnie mocno na wszelkiego rodzaju moje wybory. To jest to, co mnie, wiesz, gdzieś tam nosi po świecie, to jest coś, co zajmuje mi większość doby i to jest coś, o czym w sumie nie mogę przestać w ciągu dnia i właściwie szukam cały czas jakichś referencji w głowie do projektowania. Nie mówię o konkretnej architekturze, takiej, wiesz, rozumianej jako projekt, kreski, budynek, realizacja, ale generalnie o tym, jak funkcjonuje obiekt, miasto, relacje między nimi, jak w tym usytuowany jest człowiek. No, trudno jest mi pojechać na przykład na wakacje i po prostu nie obserwować przestrzeni, którą zwiedzam pod tym kątem, albo usiąść na kawie i nagle się zupełnie odseparować, bo moja głowa zawsze będzie gdzieś tam krążyć wokół tego, to jest dobry punkt obserwacyjny. Co można by tu jeszcze zrobić, żeby usprawnić tę przestrzeń? Więc gdybyśmy mieli w ten sposób, wiesz, miała odpowiedź na pytanie, czym jest dla mnie architektura, to jest faktycznie jakimś takim tutaj moim przewodnikiem i takim, wiesz, światełkiem, które cały czas świeci mi się w głowie i nie umiem się go pozbyć. Naprawdę rzadko zdarzają się sytuacje, kiedy bym przestawała o tym myśleć. Czyli jakby można takie zestawienie zrobić, czyli to bardziej chyba hobby i misja niż biznes, czy jednak też trochę biznes? No teraz już też biznes, tak? Albo nie tyle jakiś wielki biznes, bo zawsze jak chodzimy na jakiekolwiek, bo staramy się trochę szkolić, muszę się zawsze czuć przygotowana do tego, co robię w danym momencie, więc zawsze na wszelkiego rodzaju kursach przedsiębiorczości i biznesu słyszymy, że prawdziwy biznes musi być skalowalny. Ale my się zajmujemy właściwie rzemiosłem i takim za każdym razem indywidualnym rozwiązywaniem konkretnego problemu w danej lokalizacji, w danym kontekście, więc ja nie bardzo widzę tutaj jakąkolwiek skalowalność, więc może to nie do końca jest taki prawdziwy biznes, ale no tak, w tej chwili faktycznie zupełnie inaczej już z perspektywy pracodawczyni, szefowej firmy patrzę na te wszystkie kwestie. No i szukamy sobie cały czas w A2P2 niszy rynkowej, bo staramy się zajmować takimi rzeczami, które oczywiście wcześniej były wykonywane w Polsce, ale zwykle albo przez architektów, albo w ogóle przez jakieś inne branże, albo bardziej ekonomistów.
szukamy sobie gdzieś takiego naszego poletka, włączając kwestie przestrzenne i architektoniczne, ten cały proces przygotowawczy dla danej inwestycji, bez względu na to, czy to będzie nowy plac, czy to będzie system rowerów publicznych, bo ostatnio właśnie skończyliśmy takie zlecenie dla waszej metropolii. I tak to teraz wygląda. Ale to dobrze słyszeć, że ta architektura jest gdzieś głęboko w sercu, ale też jest w takim polu biznesowym rozumiana i nie jest tylko i wyłącznie misją. Myślę, że o tym również przez pryzmat finansowy, to jest jakby nie patrzeć ważne. Dobrze, ja proponuję, żebyśmy weszli w grzebanie w twojej karierze. Takim zawsze moim pierwszym pytaniem jest, kim chciałaś być w dzieciństwie? Wiesz co? Niektórzy już pewnie słyszeli tę historię, bo pisałam o tym kiedyś na blogu, ale moje pierwsze marzenie zawodowe było związane z inżynierią genetyczną. Wiem, że to jest bardzo nietypowe, ale to było ściśle związane z takim kwartalnikiem, który wychodził, kiedy byłam dzieckiem, mianowicie z małą fantastyką. Pamiętam, że te 3 miesiące do kolejnego numeru to mi tak się strasznie zawsze dłużyły. Tam było trochę opowiadań science fiction, trochę różnych popularno-naukowych artykułów i pamiętam, że przeczytałam w jednym z tych właśnie popularno-naukowych o czymś takim jak inżynieria genetyczna. Już wtedy wiedziałam jako takie, nie wiem, 8 czy 9 czy 10-letnie, nie pamiętam, dziecko, czym są te geny, o co w tym chodzi. Tam był podany taki przykład, że gdybyśmy że gdybyśmy połączyli geny jaszczurki, która gubi ogon, a potem ten ogon odrasta, z genami świni, to moglibyśmy na przykład na zasadzie tego odrastającego ogona pozyskiwać te szynki i te schaby i te wszystkie inne rzeczy i ta świnia w ogóle by nie cierpiała, tylko odrzucałaby te kolejne rzeczy i nie byłoby z tym żadnego problemu. I tak mnie to zafascynowało, że pomyślałam, tym bym się chyba naprawdę chciała zajmować i projektować te dziwne zwierzęta, z których, albo inne dziwne rzeczy, z których moglibyśmy pozyskiwać nie wiem, czy żywność, czy lekarstwa, czy cokolwiek innego. Teraz oczywiście już wiemy, że mamy te wszystkie GMO i tak dalej, i to już nie jest taka wcale jasna i piękna i czysta sprawa, ale to było moje pierwsze marzenie. A kiedy padł wybór, że jednak chcesz studiować i pójść na architekturę, to był jakiś taki ważny moment w twoim życiu, czy po prostu tak się wydarzyło i tak już zostało do dnia dzisiejszego? Ważny, bo długo nie mogłam zdecydować. Bo jak wszystkie dobrze uczące się dzieci w moim małym miasteczku miałam iść na medycynę, to takie było jakby z automatu wysyłanie na akademie medyczne, ale nie bardzo czułam, że to jest dla mnie, tym bardziej, że jeszcze w podstawówce tak, ale tym bardziej, że wtedy mnie fascynowała chemia, biologia, raczej ten kierunek, ale kiedy poszłam do liceum, to okazało się, że tamte zainteresowania trochę przygasły. Ale za to, i to też często powtarzam, trafiłam wówczas na niesamowitych polonistów, którzy, zwłaszcza, no mówię, z perspektywy małego miasteczka w czasach, kiedy jeszcze nie było internetu, dostęp do kultury był piekielnie ograniczony. A to byli ludzie zafascynowani teatrem, kulturą, którzy nas po prostu wozili non-stop na takie tak zwane obozy polonistyczne, Kraków, Warszawa i tak dalej. Załatwiali, nie wiem jakim cudem, z podziemi bilety na duże festiwale teatralne. I nagle okazało się, kurczę, to jak ja teraz pójdę w tą taką biologiczno-chemiczną stronę, to ja to zupełnie stracę. No bo okej, mogę się tym gdzieś tam zajmować, wiadomo, hobbystycznie po godzinach, ale to nie będzie nigdy element mojego zawodowego życia. Trochę mnie wtedy też bardziej zaczęły interesować przedmioty ścisłe i, no, i miałam niezły problem, bo jak teraz to wszystko połączyć w jedno. No i w pewnym momencie chyba jakaś znajoma moich rodziców zasugerowała, a może by tak architektura, bo to właściwie łączy wszystko i jest też trochę artystyczne. A akurat radziłam sobie nieźle też z rysunkiem i różnymi manualnymi rzeczami. W ogóle takim moim drugim marzeniem po tej inżynierii genetycznej to było pojechać do Hollywood i robić efekty specjalne do filmów, ale potem wszystko znowu przerzuciło się na komputery, więc teraz tylko tak ocieram łezkę, jak oglądam ten pierwszy cykl Gwiezdnych Wojen, gdzie wszystko faktycznie jest jeszcze z tektury. I albo ostatnio oglądałam jakąś taką scenę, jak kręcono bodajże chyba, nie pamiętam, która to była część, ale chodziło o jakiś taki wielki jakby stadion, gdzie są tysiące ludzi, teraz oczywiście by się ich powrzucało komputerowo, a wtedy robiono to sfarbowanych na różne kolory patyczków do czyszczenia uszu.
Ale zawsze lubiłam na studiach też robić makiety, więc trochę z tego zostało. No, w każdym razie wracając do tej architektury, faktycznie pomyślałam, właściwie czemu nie, tym bardziej, że tam jeszcze był ten aspekt techniczny, z którym ja się czułam dosyć dobrze. Właściwie się wychowałam w stolarni mojego dziadka, więc te wszystkie kwestie były dla mnie takie właśnie stolarsko, ciesielsko, budowlane, bardzo bliskie. I pomyślałam, no to spróbuję i uważam, że to był bardzo dobry wybór, bo to jest taki kierunek, który właściwie zawiera w sobie wiele różnych rzeczy i później możliwość wyboru po studiach, co się tak naprawdę chce robić, albo na jakąś jeszcze podyplomówkę ewentualnie ktoś chciałby się wybrać, żeby... Coś chciałam, wypadają te słuchawki, żeby się dokształcić w jakimś konkretnym kierunku i jednak robić coś innego niż takie typowe projektowanie, to jest naprawdę super sprawa. No i co, wybór padł, jak rozumiem, na Politechnikę Gdańską. To był twój pierwszy wybór, czy próbowałaś jakoś szerokim frontem? Jak to było? Wracam do tego małego miasteczka, słuchaj, ja nie znałam, wybierając kierunek, nawet żadnego architekta, nie miałam zielonego pojęcia, na czym to polega, mimo że, mówię, byłam taką piątkową czy szóstkową nawet uczennicą, byłam przekonana, że ja w tym dużym mieście, gdzie, Boże, no w życiu się na te studia pewnie nie dostanę, co sobotę w klasie maturalnej wsiadałam do pociągu, żeby pojechać do Gdańska na kursy rysunku, no wiesz, musiałam się porządnie tutaj przygotować. Podobało mi się w ogóle bardzo, że na tym kierunku egzaminy wstępne obejmują coś innego niż te standardowe matematykę, tam język i tak dalej, tylko że trzeba pokazać, że się umie coś jeszcze, że są te testy z historii architektury i tak dalej, więc przygotowywałam się do tego naprawdę ostro i no, żeby tutaj zwiększyć szanse, składałam papiery do Gdańska, tam najbardziej chciałam studiować i do Poznania. Pamiętam, że jeszcze jak miałam jechać z jednego miasta do drugiego, to wtedy zdarzył się strajk kolei, więc rodzice zabrali mnie do domu, spałam 2 godziny, zawieźli mnie następnego dnia do Poznania i tam staliśmy pod instytutem. Pamiętam, że podjeżdżały takie strasznie drogie samochody, tam wychodzili tacy pewni siebie rodzice, otwierali bagażniki, wyciągali te takie podkłady do rysowania, już tak po prostu przykryte tyloma warstwami farby, że ja poczułam, że Boże, może wróćmy do domu. Po czym dostałam się gdzieś z jakimiś absolutnie wysokimi lokatami na jedną i drugą uczelnię i wybrałam Gdańsk, bo z uwagi na sympatię do miasta, miałam tu rodzinę, ale też na egzaminach wstępnych zauważyłam, że przynajmniej jeśli chodzi o rysunek, był tam zdecydowanie wyższy poziom i uważam, że ten Gdańsk to był bardzo dobry wybór. A jak w ogóle właśnie, bo mówiłaś, że będąc jeszcze w liceum nie miałaś w ogóle pojęcia, czym się je architekturę. I to właśnie ciekawe mnie to zestawienie. Monika Arczyńska w liceum, Monika Arczyńska na pierwszym roku studiów. Mm-hmm. Jakie to była różnica? Jakie to były różne światy? Jak bardzo to się różniło od twojego pierwotnego wyobrażenia? Wiesz co, bardzo mi się podobały te wszystkie przedmioty, które były jeszcze nie do końca na tym pierwszym roku takie ściśle budowlano-projektowe. To była taka fajna rozbiegówka na starcie, żeby w ogóle przekierować trochę sposób myślenia na przestrzeń, na, wiesz, na inspiracje ze sztuki, natury i tak dalej. Nie twierdzę, że to były jakieś tam, powiedzmy, najlepiej pod słońcem poprowadzone kursy i tak dalej, ale z uwagi na swoją znowu taką, wiesz, wszechstronność, bo tu trochę czegoś bardziej matematycznego, geometria wykreślna, którą lubiłam, wiem, że niewiele osób to przyznaje, ale to była jedna z rzeczy, które faktycznie w tej czułam się też bardzo dobrze. Tu jakaś historia architektury, tu już wchodzą jakieś tam, nie wiem, przyrodnicze chyba kwestie czy inne. To mi się niezwykle podobało, bo ja właśnie tej wszechstronności szukałam i nie miałam tam właściwie żadnych przedmiotów na samym starcie, które by mnie jakoś tam, wiesz, odpychały zupełnie i tak sobie pomyślałam, kurczę, tak na tym ta praca polega, super. No potem się okazało, że jest trochę inaczej, ale myślę, że ten przeskok między liceum a studiami nie był taki z kolei istotny, ale w moim akurat tym całym cyklu edukacyjno-zawodowym ważniejszy chyba był przeskok między pierwszym a drugim rokiem studiów. Bo wtedy mi się wydarzyła taka rzecz, która myślę, że wiele osób, jak rozmawiam ze znajomymi, czy też nawet gdzieś tam na twoim, podczas twojego cyklu, wiele osób wspomina, że miało taki moment przebudzenia, że właściwie coś tam takiego pstryknęło w głowie, że nagle okej, to ja już wiem, o co chodzi. I u mnie takim momentem przebudzenia były warsztaty EASA zaraz po pierwszym roku,
Czyli znów przypominam, moment, kiedy nie było internetu, kiedy po prostu ten wielki świat architektoniczny, nie było Erasmusa, to wszystko jeszcze się dopiero miało tam zacząć za chwilę. No i ja tak faktycznie, jak taka no, dobra licealistka, poszłam na te studia, zdobywałam tam te swoje piątki na pierwszym roku i wydawało mi się, że jak ja tak no, będę się dalej tutaj tych wszystkich fajnych przedmiotów uczyć i te piątki będę dostawać, no to wyrośnie ze mnie świetna architektka. I potem pojechałam na te warsztaty. One się odbywały w Grecji, w Kavala i po pierwsze to było dla mnie spotkanie w ogóle ze studentami i architektury z Polski, z różnych miast i to wtedy była taka niesamowita ekipa, bo to wszystko wtedy, pamiętam, koordynował chyba Hubert Stramer, w pociągu 3 dni w jedną stronę, to jechało się między innymi z Moniką Konrad, gdzieś tam właśnie pojawiały się osoby typu Grzegorz Piątek i tak dalej, więc ci, którzy teraz trzęsą architekturą, już wtedy też zaczynali jeździć w tym samym czasie na warsztaty, więc to już było niesamowite, żeby sobie zacząć porównywać co i jak, no bo ja jeszcze też byłam, wiesz, po tym pierwszym roku przy moją pierwszą OSSą i tak dalej, też wszystkie inicjatywy się dopiero zaczynały, no ale dopiero te warsztaty tam, 2 tygodnie po prostu siedzenia, 500 osób, studentów, studentek architektury z całej Europy w jednym miejscu, dowolne warsztaty do wyboru, ludzie z różnych lepszych, gorszych uczelni, właściwie zewsząd, no to było takie naprawdę przeżycie, które mi pokazało, cholera jasna, to ja chyba trochę źle myślałam wcześniej o tym, na czym polega ta dyscyplina i na czym polega studiowanie. I faktycznie jak wróciłam później na drugi rok, to już zupełnie szukałam innych rzeczy. Na szczęście potem się właśnie dosyć szybko pootwierały takie rzeczy jak początek internetu, trochę się poprawił też dostęp na przykład do zagranicznej literatury, a potem Erasmus. I ten Erasmus to uważam było chyba najbardziej zmieniające, nie tylko tutaj mówię o moim zawodowym czy edukacyjnym życiu, ale to jest chyba takie doświadczenie najważniejsze w architekturze i dlatego no, on też był związany, ten mój, bo uparłam się, że chciałabym jechać do Delft, więc nawet próbowałam w jakimś tam momencie, bo poznałam osoby studiujące w Delft właśnie podczas tych pierwszych już warsztatów i to, co opowiadają o swojej uczelni, było dosyć niesamowite, dopiero potem odkryłam, że faktycznie to jest tam jeden z najlepszych wydziałów architektury na świecie i pamiętam, że tak sobie to wymarzyłam, ale wszyscy mówili, jak to, przecież no, to tam już nie ma jak tego w ogóle zorganizować. My mieliśmy w Gdańsku umowę głównie z niemieckimi uczelniami. Mówię, dobra, wybiorę sobie jakąś niemiecką. I dokładnie na 4. roku, kiedy u nas można było aplikować, to był chyba 2. w ogóle, czy 3. cykl Erasmusa. I okazało się, nie wiem jak to się stało, że akurat w tym roku Politechnika Gdańska podpisała umowę z Delft. Pięknie. I powiedz mi, jak w ogóle to zestawienie wypada, bo to też jest zawsze ciekawe. Politechnika Gdańska kontra uczelnia z Delft. Czego nauczyłaś się innego w Delft? Wiesz co, tutaj można by wiesz, o tym długo opowiadać, bo myślę, że z tamtego zwłaszcza okresu jakiekolwiek porównania polskich uczelni i zagranicznych uczelni będą wypadały bardzo mocno na niekorzyść polskich i to jest zupełnie oczywiste. Ale wydaje mi się, tak jak teraz patrzę, wiesz, z perspektywy osoby, która już też pracuje na uczelni i widzę od tej drugiej strony, jak to wygląda, to myślę sobie, że te porównania są dosyć niesprawiedliwe, bo my byliśmy wtedy w tak kompletnie innym momencie, wiesz, rozwoju, niedofinansowania i tak dalej, że dla każdego studenta, który, wiesz, wyjeżdżał na Erasmusa, gdzieś tam jeszcze sobie, nie wiem, stażował przy okazji, objechał z plecakiem cały kawał Europy, to było zupełnie naturalne, że się później wracało na tę swoją rodzimą uczelnię, gdzie wiadomo, mieliśmy przykurzone biblioteki, wiadomo, że cała kadra też sama była wykształcona i pracowała w trochę innych czasach i w innym systemie i uważam, że wtedy też oczywiście narzekałam, że jak to, Boże, wracam teraz do tego Gdańska i tu jest tak beznadziejnie, ale teraz widzę, że w ogóle nie powinniśmy tego porównywać. Teraz możemy porównywać i teraz wydaje mi się, że... przepraszam. No właśnie, no właśnie chciałem zapytać, jak to porównanie by wypadło teraz, bo to jest też super, że wiesz, że ty masz perspektywę zarówno jakby własną, bo tak. Jesteś
teraz jakby z drugiej strony, bo jesteś pracowniczką uczelni, masz też żywy kontakt, teraz zdalny bardziej, no ale jakby ze studentami i studentkami, więc to jest, myślę, że jest niezwykle ciekawe, nie? No bo jakby o bolączkach polskiej edukacji architektonicznej można rozmawiać długo i to już tutaj myślę, że rozmawialiśmy o tym bardzo dużo, no chyba jednym z większych krytycznych opinii wygłasza zwykle Jakub Szczęsny wobec tych uczelni. Hubert Tramer, którego też wywołałaś, on natomiast sypie różnymi pomysłami, które uważam za całkiem sensowne. Tak. Natomiast wydaje mi się, że dla mnie no by było super ciekawe, gdybyś ty to oceniła jako ta osoba, która jest w stanie spojrzeć na to z totalnie dwóch różnych perspektyw. Tak. To po pierwsze wydaje mi się, że my też trochę za bardzo jakby wiesz, gloryfikujemy i tak dalej zagraniczne uczelnie, bo one są też bardzo różne. I naprawdę czasami też słyszę od nawet naszych studentów, czy nie wiem, studentów poznanych gdzieś tam, wiesz, na warsztatach i tak dalej, no mamy dosyć duży kontakt z tą grupą. I oni mówią, że jak czasami trafiają do jakiejś takiej, wiesz, zapyziałej szkółki gdzieś w niewielkim mieście, w jakimś kraju, gdzie nawet nikt nie mówi za bardzo w tym lokalnym języku, to oni za dużo oprócz rzeczywiście do kontaktów takich towarzysko-zawodowych też z tego nie wynoszą. Albo trochę innego podejścia do projektowania. Ja też mam na przykład takie porównanie, wiesz, w Delft spędziłam rok, no i dla mnie to było wtedy niesamowite, bo właśnie miałam dostęp do tego wszystkiego, do czego nie miałam dostępu w Polsce i to jeszcze, wiesz, tam się wtedy działy najciekawsze rzeczy w architekturze, więc pamiętam, że co wtorek wjechało się do Rotterdamu, do Instytutu Berlache na wykłady tam wszystkich największych gwiazd i to tak po prostu się działo, więc to wszystko było niesamowite, ale na przykład uważam, że poziom, jeśli chodzi o studentów, wcale nie był taki nadzwyczajny. Bo to był ogromny wydział, wówczas tam, przypuszczam, że teraz jest podobnie, studiowały tam około 3000 studentów i jeszcze system w Holandii, nie wiem jak to teraz wygląda, ale wówczas był taki, że jak ktoś chciał studiować architekturę na tej uczelni, to po prostu aplikował i się tam dostawał, w związku z czym ten rozstrzał poziomów, najczęściej mam wrażenie, najwyższy poziom reprezentowali studenci zagraniczni, którzy koniecznie chcieli tam przyjechać i dawali z siebie wszystko, no jeszcze byli tu wyselekcjonowani, więc tym bardziej tutaj odróżniali się poziomem, ale to wiesz, były takie grupy, jak się trafiło właśnie na jakichś takich Holendrów niezbyt pracowitych i jeszcze powiedzmy wykładowców, nie też takich, którzy byliby jakimiś tam, wiesz, gwiazdami, które przychodzą tutaj na dwa semestry i chcą się pokazać, to tak było. No ale wiadomo, to tam chodziło o to, że tam się po prostu wszystko działo, tak? To był ten po prostu tygiel, gdzie po prostu był dostęp do wszystkiego. Cokolwiek cię interesowało, bez problemu mogłeś sobie znaleźć jakieś tam zajęcia. Ja też mam, wiesz co, porównanie, tutaj Łukasz pewnie więcej mój z A2P2 mógłby na ten temat powiedzieć, bo ja do niego tam dołączyłam tylko na kilka miesięcy, ale on z kolei był na takim rocznym też programie na MIT i na Harvardzie. I tam z kolei jeszcze to się akurat złożyło z takim momentem, kiedy moi szefowie z Dublina uczyli też na tych uczelniach, latając co dwa tygodnie do Stanów, więc tak miałam wtedy też dosyć fajny wgląd na to, jak to wygląda na tych innych uczelniach z czołówki i tam na przykład, jeśli chodzi o poziom, to jest w ogóle coś, do czego mam wrażenie, żadna europejska uczelnia nie jest w stanie w ogóle, wiesz, dotrzeć blisko, z uwagi właśnie na poziom i na pracowitość studentów, no bo tam się tyle płaci za te studia, i też jest tyle pieniędzy na zorganizowanie tych kursów. To też znam z tej drugiej strony, bo wiesz, właśnie dzięki temu, że moi szefowie tam organizowali to wszystko i mieliśmy też jakieś takie dyskusje w pracy, to jak oni teraz mają ogarnąć jakiś temat w Hongkongu i czy z tych iluś tysięcy dolarów, które mają na organizację kursu, to im wystarczy, czy nie wystarczy, żeby wysłać tam całą grupę, więc to był jakby też trochę inny poziom problemów, więc jakby te poziomy się też różnią i teraz jak porównamy to do Polski teraz, to przede wszystkim mamy te wszystkie takie lata, wiesz, zapaści właśnie, z których się jeszcze nie pozbieraliśmy i to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa to są po prostu pieniądze i powiem ci, że jak na przykład otwieraliśmy
parę lat temu w Gdańsku w ramach Wydziału Architektury kierunek Gospodarka Przestrzenna, na co został zdobyty wtedy jakiś spory grant i były pieniądze na to, żeby przygotować porządne programy, żeby zaprosić ludzi z zewnątrz, którzy są praktykami i można zbudować moduły, które mają ręce i nogi i wszystko jest ze sobą powiązane, gdzie były pieniądze na uzupełnienie czytelni o po prostu wszystkie książki, których sobie my wykładowcy zażyczyliśmy i tak dalej, to jest zupełnie inny kurs niż na kierunku architektura. I no, dopóki nie będzie kasy, to się nie da, tak? Z drugiej strony wydaje mi się, że też już nie jest w tej chwili tak strasznie źle, bo też wiesz, wiadomo, wymienia się kadra na osoby, które na przykład chcą się dzielić wiedzą. To jest w ogóle, tak jak nie wiem, tak jak mówiłeś też tutaj przed naszą rozmową, że coraz łatwiej jest ci zapraszać na przykład osoby do rozmów i tak dalej. Mam wrażenie, że zaczyna się dużo fajnych rzeczy dziać gdzieś w tej sferze takiej edukacyjno-promocyjnej, która sprawia, że naprawdę ciekawe osoby mają ochotę, nie wiem, nawet na chwilę sobie gdzieś tam skoczyć na uczelnię, poprowadzić jeden, dwa kursy, więc przychodzi się z zupełnie inną energią. Ja też przyznaję, ja na przykład nie umiem absolutnie, wiesz, krytykować żadnych moich starszych kolegów z polskich uczelni, którzy siedzą, wiesz, ileś już lat na uczelni, mają ciągle na przykład te same przedmioty, bo to naprawdę człowieka wypala. Ja też mam, sama widzę, że nie wiem, jak piąty raz mam poprowadzić ten sam przedmiot, zaczynam już powoli podchodzić do tego no, z pewnym poziomem znużenia, zmęczenia i to jest zupełnie naturalne i uważam, że to oczekiwanie, żeby wiesz, w systemie, który jest dosyć skostniały, oczekiwać jakichś po prostu fajerwerków co chwilę, to też jest bardzo mocno niesprawiedliwe. Ale też między innymi dlatego jestem dużą fanką systemu bolońskiego. Bo wydaje mi się, że zwłaszcza wiesz, u nas w tym kontekście, gdzie no, nie wszyscy są zadowoleni z poziomu nauczania na naszych uczelniach, to ta możliwość, że uczy się naprawdę tej czystej bazy i czy to będzie zrobione wiesz, na jakiejś tam super uczelni z czołówki światowej listy, czy to się zrobi nie wiem, w Białymstoku, Gdańsku, Szczecinie czy Warszawie, to chyba nie ma takiego wielkiego znaczenia, bo w tym zawodzie i tak później fachu trzeba się nauczyć w biurze. Ale to, że można po tych tam 3-4 latach zmienić sobie uczelnię albo pomiędzy popracować i zobaczyć, co ci tak naprawdę najbardziej odpowiada i czy ty chcesz stawiać później te kreski w AutoCadzie czy Revicie, nie, w Revicie to nie kreski, ale czy po prostu masz ochotę zrobić coś zupełnie innego, tym bardziej, że można sobie jednak mieszać dosyć mocno te kierunki studiów inżynierskich, czyli licencjackich i magisterskich, to jest absolutnie fantastyczna możliwość, która jakby produkuje ostatecznie absolwentów, którzy mają kompletnie inne doświadczenie i zaczynają odkrywać zupełnie inne aspekty studiowania niż w tym takim 5-letnim układzie, który właściwie no, moim zdaniem jest trochę za bardzo rozciągnięty. Zresztą chyba wszyscy pamiętają, co robili na 5 roku. Dyplomi albo pracowali, albo robili 1000 innych rzeczy. Także tak to wydaje mi się, że może być tutaj odpowiedzią na te nasze bolączki. No właśnie, bo wywołałaś temat, co robili ludzie na studiach. Mhm. Też właśnie chciałem się ciebie zapytać, czy ty głównie jakby skupiałaś się jednak na studiowaniu, czy może gdzieś już pracowałaś podczas studiów, a może to raczej było jakieś właśnie, tak jak zresztą mówiłaś, trochę poszukiwania, trochę miksu, trochę imprez, trochę wszystkiego. Jak? Pracować zaczęłam dosyć późno, bo moja pierwsza praca, czy pierwszy staż nawet, to było dopiero po 4 roku. Ale to też była taka dosyć typowa sytuacja w Gdańsku, to znaczy wiem, że na przykład w Warszawie już właściwie od pierwszego, drugiego roku większość studentów próbowała szukać pracy, w Gdańsku raczej nie, ale też nasz rynek pracy był trochę inny, nie było takich super pracowni, było mniej możliwości, no, ta sytuacja na rynku pracy była też taka sobie i też nie było takiego ciśnienia. Myślę, że wspomniałeś coś na początku o tym kulcie indywidualizmu i tak dalej, w Gdańsku zawsze było trochę w drugą stronę, tutaj był jednak kult współpracy, wsparcia i mam wrażenie, że to jest taka wartość, która została na tej uczelni czy na tym wydziale do teraz. Więc ja na początku faktycznie skupiałam się raczej na studiach, ale po tym właśnie przebudzeniu EAS-owym później już robiłam bardzo dużo poza, to znaczy z jednej strony szukałam
o jaką wiedzę powinnam uzupełnić ten program, który mam na uczelni, bo na przykład u nas w ogóle nie funkcjonowało coś takiego jak architektura współczesna. Historia architektury kończyła się gdzieś tam na chyba początku XX wieku i nic poza tym, więc to trzeba było sobie samodzielnie uzupełnić. Jeździłam na wszystkie możliwe warsztaty, wtedy się na szczęście już właśnie pootwierały różne OSy i tak dalej, więc to było możliwe. Wakacje też z reguły spędzałam na różnego rodzaju warsztatach, jak tylko miałam możliwość wyjeżdżania za granicę, co wtedy było w innym trybie też finansowo dosyć mało dostępne, więc korzystałam z każdej możliwości, więc to była też bardzo ważna rzecz. Organizowaliśmy też bardzo dużo rzeczy w Gdańsku, także takich dodatkowych, jakichś właśnie wymian studenckich czy różnego rodzaju warsztatowych rzeczy. No i trochę mi się ten wspomniany Erasmus przesunął, wiesz, bo miałam jechać na czwartym roku i później wrócić, żeby robić dyplom, ale to było jeszcze przed wejściem Polski do Unii i zdarzyła mi się taka trochę nietypowa sytuacja, nie dostałam wizy na czas, więc musiałam sobie przesunąć całego Erasmusa na rok dyplomowy, więc później jak wróciłam do Polski, to już właściwie miałam tylko dyplom do obrony, znalazłam jakąś pierwszą pracę, ale już tylko myślałam o tym, gdzie śmignąć za granicę. No jeszcze właśnie chciałem zamknąć już powoli ten etap studiów i chciałem zapytać się właśnie o twoją pracę magisterską, bo to czasami jest tak, że chcemy ją gdzieś schować do szuflady i nigdy nie pokazywać, a czasami jest tak, że ona trochę definiuje to, czym się w ogóle interesujemy i czym się chcemy zajmować. Oczywiście w twoim wypadku jeszcze doktorat jest, do którego przejdziemy zaraz, na początek, na początek magisterkę. To jest w ogóle śmieszne, że akurat, znaczy to jest taki zbieg okoliczności duży, że akurat teraz o to pytasz, bo mój dyplom jest tematycznie dosyć zbliżony do dyplomu, którego jestem teraz promotorką, a który przygotowuje, nie wiem, czy kojarzysz, Maja Mawusi z Politechniki Gdańskiej, która teraz też w ogóle pracuje, znaczy teraz ma chwilę przerwy na dyplom, ale właśnie przyjechała z Kopenhagi z Henning Larsen i za chwilę wybiera się na Wyspy Owcze, żeby też tam w Henning Larsen pracować przez kolejne miesiące. I jakoś taki wyewoluował temat jej dyplomu na bardzo podobne pole jak mój dyplom tych 20 lat temu, więc to jest też w ogóle ciekawe zjawisko, bo ja teraz podsyłam tę samą literaturę, którą ja się też trochę tam zajmowałam, z której ja korzystałam, bo okazuje się, że jakieś tam klasyki z lat 60., które definiowały to, w jaki sposób patrzymy na architekturę, są też teraz jak najbardziej aktualne i to jest dosyć niesamowite, bo nie wiem, czy to znaczy, że po prostu wszystko idzie bardzo powoli do przodu, czy że te klasyki były takie i te idee takie jak po prostu ponadczasowe, ale dobra, trzeba by najpierw powiedzieć, o co chodzi. Chodziło generalnie o trwałość architektury, jej adaptowalność i cyrkularność. Czyli ja przywiozłam w ogóle projekt z Delft, no bo pojechałam na Erasmusa na piątym roku, więc miałam taką możliwość, żeby po powrocie jeden z wykonanych tam projektów po prostu rozszerzyć, żeby on spełniał wymagania, jeśli chodzi o zakres magisterek, a nie był tylko takim projektem semestralnym. I to był taki kwartał, właściwie jeden budynek mieszkaniowy o bardzo prostej formie. To absolutnie nie było ważne. Ważny był sposób organizacji tego budynku, odpowiadający na pytanie, jak to zrobić, żeby on mógł być użytkowany dłużej niż tam 20-50 lat, bo wówczas w Holandii, to była lokalizacja w Amsterdamie, bo wówczas w Holandii taka przeciętna żywotność budynku mieszkaniowego wynosiła właśnie tyle. Po prostu okazywało się, że z uwagi na technologię budowlaną, taką właśnie bardzo sztywną, niepozwalającą na przebudowy i na bardzo mocno, szybko zmieniające się potrzeby rynku, jeśli chodzi przede wszystkim o wielkość mieszkań, to 20 lat, dobra, wyburzamy, budujemy coś nowego, w związku z czym tutaj szukałam odpowiedzi na to co zrobić, że w momencie, kiedy właśnie zmienią się potrzeby, można było sobie to swoje mieszkanie dostosować i głównie okazało się z badań wynikało, że tam akurat chodziło przede wszystkim o możliwość elastycznego zwiększenia bądź zmniejszenia metrażu, więc ten budynek pozwalał w bardzo prosty sposób na to, żeby właśnie czegoś takiego dokonać.
To jest, wiesz, super ciekawe to, co mówiłaś na początku, porównać sobie to, co się robiło 20 lat temu do teraz. To jest taki wręcz comeback do tego tematu. No dobra, ale co wiesz, było potem? No, chciałam tylko jeszcze dodać, że wiesz co, bo to tak wiesz, rzadko ktoś pyta tak szczegółowo o studia i o różne rzeczy, ale tak sobie myślę, że w sumie ten dyplom był chyba dosyć takim początkiem, albo nie, taki jakby symbolicznie pokazywał to, czym ja się chyba chciałam tak naprawdę zajmować i czym się teraz dopiero zajmuję po tych 20 latach, a mianowicie nie formą architektury, jakby to zawsze miało dla mnie drugorzędne znaczenie, tylko stawianiem takiego naprawdę trafnego pytania projektowego i szukania na nie odpowiedzi. To jest to, do czego udało mi się, mam wrażenie, teraz też zawodowo dojść w A2P2 i dokładnie to robimy. No to jest zdecydowanie ważne, zresztą rozmawialiśmy o tym przed rozmową, że to co robicie wraz z Łukaszem jest fantastyczne i ja się bardzo cieszę, że w końcu taki byt powstał, który funkcjonuje i działa i mam nadzieję, że będzie działać jak najdłużej. Dobrze, co po studiach? Mówiłaś już trochę, że chciałaś od razu śmignąć po i to był kierunek Dublin, prawda? Tak to wyglądało? Chciałam śmignąć z powrotem do Holandii, bo tak jak wiesz, wspominałam, tam się te różne ciekawe rzeczy działy i tam w międzyczasie nawet tak wiesz, na pałę zaczęłam wysyłać trochę aplikacji i myślałam, że po prostu pojadę tam i się zahaczę w jakiejś OMA czy innej firmie, ale tutaj mi się Łukasz zbuntował, bo stwierdził, że no dobra, ale teraz jak, to ty dopiero co wróciłaś i nie mamy, on jest rok ode mnie starszy, więc już zdobywał w międzyczasie doświadczenie, no i teraz jak, tutaj nie mamy żadnych uprawnień, nic z tych rzeczy i pojedziemy i w ogóle będziemy tam po prostu pracować na architektonicznych zmywakach, więc umówiliśmy się, że on najpierw zrobi swoje uprawnienia urbanistyczne, wtedy jeszcze był ten cały cykl taki, że trzeba tam było zrobić tych kilka planów miejscowych i tak dalej i no jak zrobił, to miesiąc później już siedzieliśmy w samolocie, tylko że padło ostatecznie nie na Holandię, ale weszliśmy w międzyczasie do Unii, więc Polacy już też zaczęli wyjeżdżać do innych krajów, już nie trzeba było mieć pozwoleń na pracę, ani nie było żadnych tego rodzaju ograniczeń, no nie wszędzie, tak, w Holandii byśmy musieli cały czas przechodzić przez te wszystkie administracyjne historie i wtedy padło na Dublin, bo wydawało nam się, że tam faktycznie ten rynek pracy wygląda dosyć kusząco, tam trwał w tamtym momencie naprawdę duży boom budowlany, a lokalne uczelnie nie były w stanie wyprodukować odpowiedniej liczby absolwentów, więc naprawdę tam architektów dosłownie wręcz brano z ulicy i wiem, że tam można było właściwie bez żadnego problemu dostać od razu pracę, co było obietnicą tego, że po prostu od razu będzie się robić dosyć odpowiedzialne rzeczy. I tak się faktycznie tam stawało, tak? Dlatego ja też, jeżeli ktoś mnie pyta na przykład, dokąd wyjeżdżać za granicę, to ja mówię, nie patrz na kraj, nie patrz na biura, patrz na to, gdzie się dużo buduje, bo tam nie będziesz potrzebny jako kreślarz, tylko jako faktycznie projektant. Więc padło na Dublin, tam też mieliśmy dużo znajomych, którzy wyjechali wcześniej, więc było nam się też dosyć łatwo zaczepić, ale myślałam, że no tak popracujemy tam chwilę, żeby zdobyć doświadczenie, nauczyć się tego technicznego angielskiego, a potem ruszymy gdzieś do jakiegoś Londynu, żeby faktycznie wtedy dostać pracę w jakiejś super firmie, no ale ta super firma mi się wydarzyła już tam od razu. Także to było dosyć taki znowu, nie wiem, mam jakieś szczęście do takich zbiegów okoliczności. No i tak naprawdę związana byłaś z tą firmą przez kolejne 11 lat, o ile się, tak, ile się nie mylę. Ale cały czas w Dublinie, czy właśnie, bo jesteś już teraz w Polsce, czy trudno w ogóle było wrócić? W ogóle też przydarzył wam się podczas tego pobytu no, ten wielki irlandzki kryzys. Jak to w ogóle, jak ta historia przebiegała? Znaczy ten kryzys to też jest coś, co w ogóle zmienia kompletnie sposób patrzenia i na architekturę, i na miasto, i na rynek nieruchomości, czy na rynek w ogóle, i na to, jak w ogóle świat jest zorganizowany, bo to naprawdę było tak wręcz absurdalne wydarzenie, znaczy wydarzenie, proces, tak, który po prostu tak wszystkim zatrząsł i który nagle zablokował wszystkie budowy. My mieliśmy nawet w biurze prawie że ukończony budynek, który nigdy nie został otwarty i prawdopodobnie będzie za chwilę wyburzany, czy już został wyburzony, bo po prostu nie było pieniędzy na jakieś tam ostatnie opierzenia chyba, czy coś w tym stylu. Nagle tam w ciągu roku bodajże 40% architektów straciło pracę, tam pracowało bardzo dużo obcokrajowców, więc te samoloty poleciały w tym momencie z powrotem
do tych krajów, skąd ci projektanci pochodzili. Pamiętam takie historie, jak w ciągu jednego dnia nagle przychodzimy do pracy, a tam wszyscy tylko coś plotkują po kątach i mówią, wejdź na tę stronę, wejdź na tę stronę. A to strona jednej z największych 200-osobowych pracowni, gdzie tylko jest informacja, przepraszamy, zbankrutowaliśmy. I to były naprawdę takie z jednej strony tragiczne wydarzenia, ale z drugiej naprawdę wręcz czasami, jak się teraz na to patrzy i opowiada z perspektywy czasu, gdzie już się wszystko odbiło, to naprawdę czasem takie wręcz aż groteskowe. I nas to akurat tak dotknęło, że Łukasza firma musiała zdecydowanie ograniczyć, właściwie to chyba zostali sami dyrektorzy, chociaż myśleliśmy, że on będzie miał bezpieczniejsze zatrudnienie, bo on się zajmował doradztwem planistycznym, więc tak strzelaliśmy, okej, budowy są zamknięte, ale doradzać trzeba będzie dalej, to co w tej sytuacji zrobić, ale okazało się, że kurek z pieniędzmi prywatnych inwestorów został od razu kompletnie zakręcony i faktycznie u Łukasza nic się nie działo. To był taki proces po prostu, najpierw tam też dosyć ciekawej sytuacji związanej z tym, jak się w ogóle tam utrzymywało miejsca pracy. To teraz chcielibyśmy, żeby w Polsce wyglądało to podobnie w czasie pandemii, ale tam faktycznie najpierw na przykład wszyscy przechodzili na 4 dni w tygodniu, potem wszystkim ścinano pensje, ale to porówni, tak, szefowie też i tak dalej, i tak dalej. I ta solidarność, żeby utrzymać jak najwięcej miejsc pracy, była dosyć niesamowita. Ale paradoksalnie okazało się, że to moja praca okazała się bezpieczniejsza, ponieważ mieliśmy akurat wtedy w firmie głównie projekty za granicą, poza Irlandią, czyli właściwie rozsypane na całym świecie, i to duże projekty, które nas utrzymały przez ten cały kryzys właściwie w prawie niezmienionym składzie. Parę osób odeszło po tym, jak skończyliśmy pracować nad muzeum w Egipcie, ale właściwie ten taki korowy skład pozostał cały i to była bardzo nietypowa sytuacja. Ale i no, dlaczego wróciliście? Pytając gdzieś tam, ty zagadałeś o tym kryzysie. To nie była właśnie ta bezpośrednia absolutnie przyczyna, bo Łukasz już wtedy sobie dosyć zorganizował tak wszystko, że właściwie przez pół roku mieszkał wtedy w Gdańsku i tutaj pracował na Politechnice, a potem wracał do mnie i pracował sobie nad doktoratem. A potem pojechał właśnie do Stanów, więc tym bardziej jakby ten czas taki po kryzysie miał zajęty bardzo fajnymi rzeczami. A ja zostałam na miejscu, tylko przyszedł taki moment, kiedy musieliśmy obronić doktoraty i popracowaliśmy nad nimi przez cały czas zdalnie, tam po jakimś rozpoczęciu oczywiście jeszcze podczas naszego pobytu przed emigracją w Polsce. Więc trzeba je było obronić, bo tak jak pisać się dało jeszcze na odległość i konsultować u naszych promotorów przy okazji jakichś tam wizyt bądź zdalnie, to już potem trzeba było te wszystkie egzaminy pozdawać i tak dalej. I pomyśleliśmy, że to jak mamy już taką sytuację, to może to jest ten moment po ponad 10 w sumie latach, po 7 latach poza Polską, gdzie wiedzieliśmy, że bardzo dużo się pozmieniało i w ogóle nie traktowaliśmy tego jako powrotu, tylko jako takiego testowego wyjazdu do kraju, jakim stała się Polska przez te lata. I to było takie trochę na zasadzie testu, czy w ogóle, czy jest fajnie, czy da się tutaj w ogóle sensownie funkcjonować. Ja miałam taki też warunek, że chcę mieszkać, czy żyć w podobny sposób jak w Dublinie, czyli bez samochodu, z uśmiechem na twarzy i tak dalej, i tak dalej. To były takie absolutne warunki, które musiały być spełnione. Pracowałam przez cały czas zdalnie, więc jakby to lądowanie było na takich dosyć miękkich poduszkach, bo miałam pracę i właściwie przez większość czasu i tak siedziałam w domu ze słuchawkami na uszach i pracowałam albo dla Dublina, albo dla berlińskiego oddziału firmy. Więc to był taki dosyć ciekawy okres przejściowy i myślę ostatecznie, że to była dobra decyzja, chociaż muszę przyznać, że przez pierwsze lata niesamowicie mocno tęskniłam za Dublinem. To jest po prostu fantastyczne miasto. Przeczytałem ostatnio na twoim blogu w podsumowaniu roku 2020 takie słowa. Pierwszy raz w życiu
czuję, że wszystko mi się zawodowo składa w jedną całość. Mm-hmm. Dotychczas zawsze coś się rozjeżdżało, a może to ja chwytałam kilka srok za ogon, żeby w razie porażki na jednym polu móc sobie to wytłumaczyć brakiem pełnego zaangażowania. Jeśli pracowałam projektowo, równolegle naukowo zajmowałam się czymś innym. Jeżeli uczyłam studentów, to nie tego, czym się specjalizowałam. I chociaż każda z tych rzeczy wychodziła dobrze, czy też bardzo dobrze, brakowało mi efektu wzmacniającego, wzmocnienia na tych różnych polach. Teraz to się właśnie dzieje. W pracy i na Politechnice zajmuję się podobnymi zagadnieniami, dzięki czemu mogę się skupić na praktycznym rozwijaniu projektowych problemów. No i właśnie, czy ten taki proces dochodzenia do tej takiej synergii i własnej jedności i zgodności ze sobą samą był trudny, to też takie pytanie, wiesz, myślę, że o ciebie, ale z takiej perspektywie, że też słucha zapewne nas bardzo dużo osób, które dopiero zaczynają tak naprawdę swoją przygodę z architekturą. I czy to w ogóle, znaczy domyślam się, że to było trudne, ale jak udało ci się do tego takiego zjednoczenia i pogodzenia samej ze sobą to osiągnąć? Wiesz co, to jest też coś, o czym ja się staram dosyć często mówić, bo wydaje mi się, że to jest piekielnie ważne. Musiałam wytłumaczyć sobie w głowie, że to, że mam arch przed nazwiskiem, to nie znaczy, że muszę projektować budynki. I to jest coś, czego wiele osób nie potrafi przeskoczyć w swoim myśleniu o sobie w tym zawodzie, bo cały czas, różne osoby do tego dojrzewają w różnych momentach. No mi to zajęło, widzisz, sporo lat, ale też sporo fajnych rzeczy się działo w międzyczasie i absolutnie się nie żałuję, a już na pewno się nie wstydzę, wiesz, budynków, które projektowałam w Dublinie. Ale to jest ten taki kompleks braku projektowania, z którym się zmaga wielu architektów, którzy wybrali sobie trochę inną ścieżkę. To jest trochę związane z tym takim wspomnianym gdzieś tam przez ciebie chyba w jakimś cytacie, tym kultem indywidualizmu, że to ja jestem twórcą i w ogóle robię takie fantastyczne budynki i mam realizacje i pokazuję je w gazetach i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest miłe, przyjemne i tak dalej, fajnie jest dostawać nagrody, fajnie jest widzieć efekty swojej pracy jako zbudowany obiekt, ale to naprawdę nie jest jedyna rzecz, jaką mogą zajmować się architekci. I tak jak sobie, nie wiem, popatrzymy nawet, nie wiem, na to, czym się zajmują osoby, które skończyły architekturę, to nie zawsze jest projektowanie budynków, ale no gdzieś mamy coś takiego, nie wiem, czy to jest jakaś presja środowiska może, że tak bardzo czujemy, że no to jest ten taki absolutny szczyt, na końcu ten Pritzker i w ogóle nie ma innego możliwego scenariusza, bo jeżeli zrobisz cokolwiek innego, no dobra, tego Pritzkera to można by odpuścić, ale że to jest zawsze jakaś taka nieprawidłowa ścieżka, takie gdzieś tam odejście w bok, a te odejścia w bok są właśnie najciekawsze, tylko trzeba mieć trochę odwagi, żeby faktycznie spróbować z tej głównej, jedynej słusznej ścieżki zboczyć. Chciałbym też poruszyć tutaj, bo takim motywem przewodnim drugiego sezonu pobudek jest klimat i katastrofa klimatyczna. I to jest taki temat, no, o którym nie dość, że powinniśmy rozmawiać, to też powinniśmy w tym kierunku już coś robić. I gdybyś ty, Monika Arczyńska, mogła zdecydować, co architekci i architektki, urbaniści, urbanistki, planistki mogliby robić dla klimatu, to co by to było? No i też co ty jako ty dla niego robisz? Wiesz co, powiem ci, że to chyba jest też jedna z tych przyczyn, dla których ja odeszłam od projektowania, bo uważam i no teraz tutaj pewnie jakieś gromy na mnie spadną ze strony środowiska, ale szczerze mówiąc uważam, że architekci i architektki niewiele są w stanie zrobić dla klimatu. I to głównie dlatego, że zadanie tutaj w tej pracy, to typowe projektowanie, polega na tym, że dostajesz brief i robisz to, co jest w briefie. Czy jakiś tam, wiesz, program i tak dalej. I dlatego między innymi w A2P2 skupiliśmy się na tym, co się dzieje wcześniej, czyli jak się przygotowuje właśnie to, czym się później mają zająć projektowo architekci, bo właściwie dopiero na tym etapie podejmuje się wszystkie kluczowe decyzje, także tego, w jaki sposób ten obiekt, czy nie wiem, to osiedle, czy ta ulica, czy przestrzeń publiczna ma wpływać na świat, na środowisko, czy na życie mieszkańców.
I to jest coś, nad czym strasznie boleję i to jest też ta nisza, którą próbujemy budować i podkreślamy, dlatego też cały czas znaczenie tego etapu przedprojektowego, bo widzimy, że z jednej strony mamy, wiesz, wielkie, czasem świetnie też zorganizowane konkursy z ogromnym PR-em, nagrodami i tak dalej, powstają super projekty, ale pytanie, czy to wszystko, co się działo wcześniej, było odpowiednio przygotowane i czy naprawdę akurat ten sposób postawienia zagadnienia projektowego to jest to, na co właściwie w tym danym procesie architekci mieli znaleźć odpowiedź. I to mnie na przykład strasznie boli, no wiadomo, jeżeli mówimy o rynku komercyjnym, to jest tam trochę inna sprawa, ale jeżeli mówimy na przykład o obiektach użyteczności publicznej, no to zdarza się, że wiesz, zleca się dokumentację właśnie, czy za pośrednictwem konkursu, czy w jakimś przetargu za grubą kasę i tam się już faktycznie patrzy na doświadczenie architektów, na jakość tego, wyciska się naprawdę, no tam, żeby to było jak najlepsze, ale to jest robione na bazie PFU, które gdzieś tam zlecono za najniższą cenę i nikt się tak naprawdę nie przejmował, co tam jest w środku, bo trzeba było odhaczyć ten dokument, czyli program funkcjonalno-użytkowy. Albo na przykład w momencie, kiedy wydawano te wielkie pieniądze jeszcze unijne na wszystkie filharmonie i tak dalej, powstały fantastyczne obiekty, ale na przykład takie ważne dokumenty jak studia wykonalności, które określają, czy nas w ogóle daną gminę, powiedzmy, czy instytucję będzie stać później na utrzymanie tego obiektu i czy on nie jest może trochę za duży, albo czy my go tak naprawdę potrzebujemy, to te decyzje były podejmowane gdzieś, wiesz, na końcu, jak już trzeba było to studium wykonalności dołączyć do wniosku aplikacyjnego o te pieniądze. I na tym etapie podejmuje się decyzję, a projekt jest już jakby no, materializacją tego, co postanowiono wcześniej. I dlatego uważam, że to chyba nie architektów się powinno pytać, co można właśnie w materii zbudowanej zrobić dla klimatu, bo my wiemy, znaczy my architekci, tak? Już mówię teraz z perspektywy osoby też projektującej, my wiemy, jakie mamy narzędzia i tak dalej, tutaj nie ma jakiegoś, jest jakiś tam powiedzmy uniwersalny katalog, co można zrobić. Trudno jest oczywiście porównać pewne rozwiązania czy pewne podejścia. Teraz przedwczoraj oglądałam między innymi takie było online spotkanie związane z nagrodą prezydenta miasta stołecznego Warszawy dla takiego właśnie najbardziej, nie wiem, czy to było określone ekologicznego, czy dla klimatu obiektu. I właśnie też tam przedstawiciele SARP-u wskazywali na to, że właściwie jak porównać tych obiektów, tak? Ale gdzieś ten kierunek trzeba wybrać i określić i to raczej nie jest etap projektowy, tylko wcześniej. Okej, okay. No jakby to są bardzo cenne słowa i jeżeli słuchają nas architekci, architektki, to też pamiętajcie właśnie o tym, że nie tylko ta bańka projektowa istnieje, ale też przed, no i też jak najbardziej już dla klimatu po projektowaniu. Chciałem jeszcze wrócić na chwilkę do twojego, na sam koniec, do ciebie, do twojej kariery zawodowej. Czy miałaś kiedyś tak, że chciałaś to rzucić i powiedzieć, nie, to nie dla mnie, ja się nie chcę tym zajmować, a może jest tak, że może gdzieś tam z tyłu głowy masz takie myśli, że no, może kiedyś tą architekturę rzucę i zajmę się czymś kompletnie innym. Tego nie, ale chciałam rzucić uczelnię w pewnym momencie. Okay. I trochę ją rzuciłam, bo w sumie ty mnie chyba nawet przedstawiłeś jako pracowniczkę naukową, ale ja nie jestem pracowniczką naukową, tylko dydaktyczną. I to był dla mnie ważny moment też, kiedy okazało się, że ja już to odkryłam dużo wcześniej, tylko nie miałam jakby czego, co z tym zrobić, ale odkryłam już dużo wcześniej, że nie ma takiej możliwości, żeby łączyć taką pracę naukową na pełny etat i pracę projektową na pełny etat. Ja wiem, że kiedyś oczywiście jak się patrzy, nie wiem, na to powiedzmy trochę to starsze pokolenie wykładowców, którzy łączyli jedno z drugim, czyli gdzieś tam mieli firmę, ale z drugiej strony też no, coś tam publikowali, to były trochę inne czasy. Wtedy były zwłaszcza te wymagania odnośnie cytowań, punktacji, artykułów i tak dalej, jednak trochę inne i to się rządziło trochę innymi prawami. W tej chwili ta konkurencja też na rynku akademickim, jeśli chodzi o właśnie publikacje, punktacje i to, co właściwie później otwiera drogę do grantów badawczych, czyli tego, co jest tutaj jakby tym takim motorem dalszego prowadzenia, rozwijania badań, no, to się rządzi swoimi konkretnymi prawami, to jest praca na cały etat plus, czyli tak samo jak projektowanie.
I to było dla mnie, i w sumie to była też, wiesz co, teraz tak sobie przypominam, gdzieś to tak chyba z pamięci zaczęłam usuwać, ale to była chyba też dla mnie taki moment po powrocie do Polski, kiedy sobie dałam też trochę czasu na to, żeby zobaczyć, czy by mnie to tak naprawdę kręciło, czy nie. No bo właśnie już ten doktorat obroniłam zaraz właściwie parę miesięcy po powrocie i wtedy faktycznie miałam taki moment, kiedy chyba sobie tam nawet zredukowałam etat ten dubliński, żeby mieć trochę więcej czasu i właśnie trochę sobie robiłam takich poszukiwań, czy ja może jednak bardziej chcę pisać, publikować, czy może badania i po jakimś roku na to, że jednak ta moja kariera, te tam ileś lat poszło w trochę inną stronę i ten czas, który przeznaczyłam na projektowanie, to był ten czas, którego właśnie nie przeznaczyłam na, wiesz, korzystanie z grantów dla młodych naukowców i tak dalej, bo to tam są limity też, to jest też rynek jakiś, nie? I to był dla mnie taki ważny moment, żeby odkryć, kurczę, ja nie chcę tego robić jednak, ja chcę gdzieś te jakby metody badawcze i tak dalej stosować, ale bardziej praktycznie. I to znowu gdzieś to wszystko tak się, wiesz, kanalizowało do właśnie tego, co robimy w tej chwili w A2P2, bo tam jest bardzo dużo takich właśnie elementów, które są badawcze, związane z analizowaniem danych i tak dalej, wiesz, szukaniem przykładów, szperania po literaturze, rozumienia, jak coś działa, ale to idzie zdecydowanie szybciej, to ma od razu ważne znaczenie takie, wiesz, wdrożeniowe i to mi się wydaje też bardzo ważne. No, a potem się okazało, że właśnie można było przejść na etat dydaktyczny i chyba byłam jedyną osobą, czy tam jedną z niewielu na naszym wydziale, które stwierdziły, tak, poproszę, już nie chcę mieć tego ciśnienia, że jakieś artykuły i tak dalej. I to była dla mnie bardzo duża ulga. Ale to jest w ogóle bardzo zdrowe podejście i to, że właśnie testowałaś różne konfiguracje swojego życia zawodowego i to myślę, że trzeba, jeżeli właśnie słuchają nas młodzi architekci i architektki, to trzeba to podejście polecić, bo ono jest jak najbardziej wskazane, bo dopóki nie przetestujemy, co nam się podoba, to trudno, to nie będziemy wiedzieć tak naprawdę, co lubimy i co chcemy robić w życiu i nie tylko projektować budynki, bo jak sama powiedziałaś, arch nie tylko zobowiązuje do projektowania. Tak, jak jestem też wielką fanką, nie wiem, prototypowania w przestrzeni publicznej, która pozwala sprawdzić, czy wiesz, dane rozwiązanie jest trafne, czy nie, i czy warto je zastąpić trwałym, to uważam, że tak samo jest z prototypowaniem swojego życia, wiesz, czy to osobistego, czy to zawodowego. Znaczy dobrą też dla mnie osobiście zmianą jest to, że jednak nauczyciele akademicy zostali podzieleni na dydaktycznych i naukowych, prawda? Bo nie do końca zawsze ci naukowi potrafią dobrze tą wiedzę przekazać, a dydaktyczni bardzo często nie do końca chcą się rozwijać naukowo, ale potrafią znakomicie przekazać wiedzę. Na sam koniec dwa krótkie pytania. Twój ulubiony projekt własny to? Nie wiem. Nie czy to wiem, jest ten ostatni zawsze, czy masz jakiś taki... Nie, dobra, wiem, odpowiem. No to wiem, jak odpowiem. Nie, bo tak, wiesz, od razu też się zafiksowałam się od razu, że to musi być projekt, wiesz, zbudowany i tak dalej. Albo absolutnie projekt, nie, absolutnie nie. To może być czysto. Rozmowę, że ten arch to niekoniecznie tutaj, wiesz, zobowiązuje. Uważam, że moim najważniejszym projektem jest projekt pod nazwą A2P2. Czyli wiesz, nisza, biznes, wiesz, tworzenie środowiska też pracy i współpracy, bycie pracodawczynią, to jest w ogóle jakiś kosmos absolutny, czy szefową, to jest w ogóle jakaś taka, tego nikt nie uczy i to jest takie trudne, ale to jest ten najważniejszy projekt, tak. I twoje największe zawodowe marzenie? Masz jakieś takie bardziej długoterminowe, czy krótko? Jak to jest u ciebie w twoim przypadku? Nie mam. Nie mam, wiesz co, dlatego, że to też jest, firma to też jest w pewnym sensie eksperyment. Też takie trochę prototypowanie i też pewne rzeczy testujemy, żeby zobaczyć, czy później na trwałe, wiesz, na stałe możemy, nie wiem, powtarzać dany rodzaj zleceń i tak dalej, więc to też jest dosyć ciekawe. Tym bardziej, że ja muszę też przyznać, że wiesz, mi się dużo takich marzeń już spełniło i wspominałeś na przykład wcześniej o tych projektach, nad którymi pracowałam w Dublinie.
I tak jeszcze będąc, nie wiem, czy jeszcze studentką, czy jakąś tam młodą absolwentką, tak sobie myślałam, są te wszystkie super nagrody i zawsze miałam słabość właśnie do Aga Khan. I jak dostaliśmy ją za Muzeum Palestyny, to wiesz, miałam takie, o kurczę, faktycznie udało się. Mam spełnione marzenie architektoniczne, nie myślałam, że to się kiedykolwiek wydarzy, tym bardziej, że byliśmy też z innymi projektami bardzo blisko gdzieś tam i przy nagrodzie Stirlinga jako tam jeden z chyba John Scozway, bo tam jeden bodajże z 6 projektów ostatecznie wybranych do finału i byliśmy blisko nagrody Misa i tak dalej, więc gdzieś tak zawsze było blisko, 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 a potem się nagle ta Palestyna wydarzyła i to było takie dla mnie już, wiesz, fajne uczucie, że to jednak marzenia się spełniają. Ale to też nie jest takie, wiesz, jakieś wielkie ach, że o Boże, teraz będę się tym, wiesz, chwalić na prawo i lewo, bo to chyba też jest związane z tym, jak długo trwa praca nad projektami. I tak od tej pierwszej kreski do tych iluś tam lat dalej jest napięcie, opada, ekscytacja, opada. Budynek jest już dawno użytkowany, jeszcze dostaję jakieś nagrody. No wyobraź sobie, że jak w 2006 roku zaczęłam pracować w Dublinie dla Hennigan Pank nad projektem Wielkiego Muzeum Egipskiego, 2006, otwarcie planowane jest na ten rok. No to dość, bym powiedział naturalne, prawda, długo, ale jednakowoż to się dość często zdarza, że faktycznie od tej pierwszej zajawki i konceptu, tak, gdzie po prostu latamy gdzieś pod... Tak. Pod sufitem, gdzie w końcu stwierdziliśmy, o Jezu, w końcu to zobaczę, ale już nie ma takiej super, takiej adrenaliny. Nie, ekscytacji nie ma już chyba żadnej w tej chwili, wiesz, chyba tylko, żeby zobaczyć skalę tego obiektu, tym bardziej, że o, dobrze, że mam okazję o tym powiedzieć, bo jak pojedziecie do Kairu i zobaczycie to muzeum, to te elewacje zostały zaprojektowane przez jakiegoś lokalnego architekta i to naprawdę nie jest część naszego projektu. Naprawdę. Gdzieś tam się po tej całej rewolucji w Egipcie i tak dalej, niestety wymknął nam się ten projekt spod kontroli i no w ramach ograniczania kosztów zupełnie zmieniono całą dużą część, także jestem trochę zrozpaczona, jak patrzę na zdjęcia i trochę też ciekawa tego ostatecznego efektu, bo wiem, że on będzie dosyć mocno odbiegał od tego, co rysowaliśmy tych lat temu kilkanaście. Tak i też bywa. Jeszcze mam jedno pytanie, nie mogę się powstrzymać. Jest 14 dzień nowego roku, zazwyczaj niektórzy mają jakieś postanowienia noworoczne, niektórzy już 14 dnia stycznia nie pamiętają, jakie to były. Ty jakieś masz? Coś postanowiłaś sobie? Czy te postanowienia to raczej nie dla ciebie? Nie. 14 to już można, wiesz, tam tą dietę zdradzić. Nie, to już wszystko nieprawda i po prostu nie było się. Nie, i ty też chyba na fajeczkę wyszedłeś tutaj przed spotkaniem, tak? Więc nie wiem, czy planowałeś rzucić, czy nie, ale to są takie typowe postanowienia. No ja takich nie mam za bardzo, ale z uwagi na to, że pandemia pokrzyżowała nasze plany na 2020, a tym planem naszym największym była stabilizacja, czyli trochę mniej pracować, trochę bardziej, wiesz, ustabilizować ten cały cykl pracy, no bo faktycznie czasem są takie momenty, że z biura praktycznie nie wychodzimy, to ten plan stabilizacyjny został przesunięty na ten rok. Także myślę, że już tą nową siedzibą, na którą jeszcze musimy oczywiście parę miesięcy poczekać do wprowadzenia się ze stałym zespołem, którego raczej nie zamierzamy w tym roku powiększać, chyba że właśnie będziemy w końcu mieć miejsce dla stażystów, także może o właśnie jakieś takie tutaj tymczasowych parę osób, które by nas wsparły w jakimś większym projekcie. Także nie chcemy żadnego wielkiego tutaj rozbudowywania, ale chcemy po prostu pewnej stabilizacji, takiego poczucia, że to się wszystko teraz kręci, że nie musimy, że jednak okej, dosyć szybko udało nam się zaistnieć na rynku, więc nie musimy już teraz tak strasznie mocno walczyć o budowanie marki, czy o nowe zlecenia. To jest już taki proces, który się powinien w tej chwili ustabilizować i to już nie powinno być szarpanie się jak na początku, tylko może nawet powinny nam się zdarzać weekendy nie w pracy i spokojne wieczory. To ja za to trzymam kciuki, trzymam też kciuki za powodzenie na 2P2, bo naprawdę podziwiam i jestem ogromnym fanem waszej działalności. No i przede wszystkim tej stabilizacji, której sobie sama zresztą życzysz, ja też ci jej życzę. Dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. To były pobudki. Dzisiejszą waszą i moją gościnią była Monika Arczyńska, czyli współzałożycielka A2P2, pracowniczka dydaktyczna na Politechnice Gdańskiej i autorka bloga Six Letter City. A ja chciałbym poinformować jeszcze was, kogo możecie spotkać w ramach Street Cloudu w przyszłym tygodniu. W ramach Miastoranka we wtorek będzie Tomasz Malkowski i Robert Konieczny, którzy opowiedzą trochę o swojej najnowszej książce, czyli Archiprzewodnik po Europie. A w ramach Pobudek w przyszły czwartek spotykamy się z Natalią Bienias. To co? Ja chciałbym się z wami pożegnać. Aha, jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, jest sprawa, jest nasz Patronite, więc jeżeli podobała wam się ta rozmowa i w ogóle podoba wam się, co robimy, to będziemy bardzo wdzięczni za wsparcie. To generalnie jest transakcja wiązana, ponieważ jeżeli wy coś nam dacie, to my też wam coś tam damy. Wszystko jest opisane na naszym Patronite, którego linki znajdziecie w opisie tego live'a i tego programu. No to co? Już teraz naprawdę. My się z wami na dzisiaj żegnamy. Realizowała Monika Karnia, za promocję odpowiada Klaudia Mańka i Ola Kopeć, za identyfikację Patrycja Mola, a prowadził wszystko Łukasz Harad, czyli ja. Dobrego tygodnia. Trzymajcie się. Pa, pa.